oturmaktılar. Tak. Bo to jest, wiesz, nową. Musimy zaznać wszystkiego, kurczę. A można płynąć tam na środku jeziora? A ile ma ta kotwica? Jest to była 45 metrów, żeśmy sobie powołali głębokości. No dobra, ale ile ma kotwica? Na ile ma można zakończyć? 20 metrów? Chyba to jest. Znaczy nie, możemy to się... No dobra, Marek, to ja cię przepytam, kurczę. Teraz to ze zlodowacenia ostatniego. Ile lat temu było to zlodowacenie i dlaczego to są rynnowe jeziora, a nie jakieś inne? Skąd wiesz? Nie są rynnowe. No to nie. No to dobra. To przepytaj nie z tego, że to są w ogóle pola dostawcze. Zapytaj. Nie. Żar, ale nie płomień. Musi być ogromny żar. Jak idziesz po piwo. Jak to wszystko już przygaśnie, to wtedy wrzucimy mięso i to będzie w 5 minut. No, to mam przejść i pójść, ja sobie to tak. Nie wiem, jak pójdziesz. Ale słuchajcie, panowie, bo ja wpisywałem was tak do tego, do internetu i Marka Sikory nie znalazłem. Marek nic się nie zdarza. Jestem inkognita. Inkognita się robi. Ja jestem tylko, jak pisałem Piotr Pasterczak, to było w tym. Tylko w Kamsoftie, że... Nie zapłacił ostatniej faktury. 98. Trzeci słuch pożyczony. Żadnych anotacji nie było więcej. Krajowy rejestr dłużej dłużników. No właśnie, jakie? A ja, Piotr, nie wiem, czy ci mówię. No, jak chcesz mieć uznanie na Śląsku, no to wiesz. Ale kogo? Odbiorcę? Nie, że to tą babę, to mi nie zapłaci na dalej. To ja na odwrót. Ale to skutkowało. Nie to, tylko ja powiedziałem tak. To jest najgorsze, ty piszę panią na krajowy rejestr. Kurwa, mam taką jedną... Nie dostanie pani żadnego kredytu nigdzie. Starą babę, stara baba, wiesz? I u Gośki w szkole jest woźną. Przyszła, wzięła leki. Poszła z pieniędzy. A potrzebuje tych leków. I kurwa, to miesiąc, jeśli gdzie pieniędzy, bo już tu kurwa no tak, tak. Wiesz, no. Ja już bym jej... Nie mogę, jak ja to zaraz powiedzieć, że jej to daruję, żeby do nas przychodziła? Nie. Nie, nie. No nie można to powiedzieć. Musisz no normalnie po prostu powiedzieć, że... Rozłożę jej to. Nie, nie, no. I zacznij przychodzić mama, tak, wiesz, jak odda tobie, to ona, wiesz, weźmie gdzie indziej, odda tobie i tam nie się odda. A tam nie będzie... Tam nie odda. Wcale, no. Tak, oczywiście. Tak, tak. W bumerangu to się zerwa za nami. W bumerangu już nie ma tego. Za fajki jestem, bo nie przypomnijcie mi. Nie ma nic. Jak nie? Bumerang to już jest też. Ale nie są ci takie ciemnicy, to? No, jaka kasa, tak, takie fajki. A to nie są zapałki? A i takie zapałeczki? No to pójdziemy za, jak zjemy, kurwa, to pójdziemy Marta, tak głowy. Samo będziemy wyglądać. To co wy chcecie? No. Ale zobaczcie, mięsa nie je, ale papierosy przepali. Gdzie tu jest głowa? Spalałem. No ale to już się liczy. Jakby co najmniej dwa. To może pierwszego kęsa mięsa też mi ugryziesz. Jako odpalenie. Już, trudno. Nie wiedziałaś, że tak nie jest.
I to nie jest tak kurna proszę, żeby one się tam ugięły. No po czerwoni mam takie rzezanie. Czerwony kmer. Nie, ja a tam po to idziesz, żeby się tam... Żeby wejść w drobiejsce. Po tym? Tak. Tutaj? Tak. Wiesz, to nie jest drobinka. No, tak sobie myślę, że to jest drobinka. Macie kamery? Są kamery włączone.
Nie no, powiem szczerze, że... Martyna? Nie, wiesz, jakby co, to my go stąd nie wyniesiemy. Kurwa, to jest teraz ukradną. To jest po prostu, wiesz, kurwa. O, ja pierdolę. Po prostu, wiesz, kurwa, macie. Daj rękę. Dasz rękę czy nie? No ale schodźcie! Dawaj dalej niebiescy. Tam nie wchodź lepiej na górę, wiesz, bo to tam kurwa jest taki niepewny ten beton. Co, schodzimy? W tym wieku kurwa trzeba wyzwań, nie? Ten mech ma 50 lat. No. Dobra, gdzie to taryfa? To i po kurwa nie wracamy na tym złote. No nie, nie powinno być taryfa, nie? Już poszedł. No tak. Zaciem sił. Czego? A szef tak nie przyjdzie? Sprawdzi? Mam nadzieję, że nie. Ma pełne. Tak? Ale ma pełne zaufanie. Powiedz mu, że nie bawi nas po prostu. A ta kuchnia jest tam gdzieś tu? Macie o konia? Kręcisz te filmy takie, te komórkowce takie? Mhm. Macie o konia? No to o konia usmażymy razem. Słuchaj, to zrobię jakieś ryby. A, to jest na śniadanie ryby? Nie teraz. Na dzisiaj. A co? Teraz nie zdajesz. Właśnie teraz się nie chce, to rano. To co, jajecznicę. Tak? Albo wiesz co, smażam to, zróbmy to smażam. Kogo? Te czy się na śniadanie. Ale co? Smażonkę. Smażonkę. To nie jest świeżynka. Po naszemu? To nie jest to samo. Nie mam smażonki. Masz. Ewa, no. Smażonka to jest jajecznica. A, no i jak? Widzisz, my musimy się trzymać razem, bo nie rozumiemy. Tak. Ja jemu tłumaczę. Ja smażonka. No, to nie myśmy to wymyślili. Ewelina, to jeszcze słuchaj, to teraz no, jak jest Gelen? Co? Gelen. Co to jest? Gelen to ja też nie wiem co to jest. Ale ona będzie wiedziała co to jest Gelender, bo ona umie po niemiecku. To my, słuchaj, my Ewelina, no dobra, to takie łatwe, oma. Tak. Upa. Okej. Okay. No to jest... Meine Oma? To jest tak bardzo po śląsku już? Ja? I meine Oma. A meine Onkel? Meine Onkel? Krzysiek. Dobra, teraz tak. Antryk. Ja? Przedpokój. Jest po niemiecku. Inaczej? Nie mam. Na V? Jak? Na V jakiś.
Dalej masz. To on kiedyś rowery produkował, wiesz? Dla Niemców. Nie, tam jest pytanie. Przerabiał z polskiego na śląskie rowery. No, Dynamo, nie, to jest... Aha, nie, to Dynamo. Właśnie. To nie był najlepszy przykład. To nie był najlepszy. Gypek. Tak, Gypek to jest bagażnik. To wiesz? Ale to normalnie tak, nie? A to się tak, bagaż. Bagaż, no właśnie, bagaż, ale w rowerze Gypek to gdzieś się ale to chyba po ogólniaku tu jesteś. Nie jest po ogólniaku. A gdzie się uczyła tego niemiecka? I tutaj... Ja teraz zapomniałem na to, ale są. Troszeczkę jest tu niedokończone. Ewelina, to samo, oni ci całą prawdę powiedzą. Ale to ma prosto, nic jej nie rozdziela, nie wiadomo, ale wie pan, ale to wiesz, nie, dobra, ale rozumiesz, tutaj, o to chodzi, masz jakieś piórko. Masz kolej tu piórko, moje piórko. A ona teraz w tej, szczęście, okej, okay, w porządku, tylko że masz ten zakręt. Do Niemiec jedzie, rozumiesz? I to jest ten zakręt. I jedzie sama. I ja mówię, żeby nie wchodziła, w ogóle jak wchodzi do ubikacji, żeby się nie uśmiechała. Bo no to ładnie, tu, wiesz, dużo Turków jest. I za chwilę... Kurna, chyba wygrałem konkurs na najlepszy film krótkometrażowy. Nie, ale Bielsko jest fajne miasto. Naprawdę. Takie jest na pograniczu. To... Jest bardzo miasto takie kolorowe. Ewelina, byłaś kiedyś na Śląsku? A słuchaj, popatrz, a my jako byliśmy... A wy wiecie, że chłopaki, że u nas z Mazur, to bardzo dużo ludzi na Śląskie jeździło, wiesz, do pracy tam w latach 80-tych, 70-tych. Bardzo dużo. Bardziej 70-tych niż 80-tych. Nie, w 80-tych też na początku, no. A co tam robiłeś? W pierwszej połowie, że tak powiem, lat 80-tych. Dokładnie w 81. Najwięcej ludzi w 84. To co? To jest taki fajny rok. No. To ona się urodziła? Tak? To ja już... 13 w piątek. O której? O 13? Nie, około rano? Tak. Co ja robiłem? Ale to byty jakiś tak? Nie mów. Nie, to ja... Nie mów, kończyłeś. W klasie. Kończyłeś studia. Dzień dobry. Czy to moja? Ale jakie to jest znaczenie teraz? Maja się urodziła 10. Jak przejdziemy na Śląsk, ci napiszemy SMS. Ewelina, a co to jest za matka? Tam. To jest podobny na szefowej. A tam szefa? Tak. A, podobni, nie? Kto to zrobił? Podobni są do siebie zasadniczo. To jest odlew prawdziwy, czy tak? Tak. Tak? Czyli nałożyli taki gin? No, ale oni są podobni do siebie. A twój odlew gdzieś można to kupić? Nie. Jeszcze nie. Ale słuchaj, bardzo ładny wygląda, naprawdę. Jest bardzo ładny. Nie, wiesz, to może jest śmieszne na pozór, co ja mówię, ale to nie jest śmieszne. A to jest ważne. Bo, wiesz, ja trochę wiem na ten temat. Ale w twoim wieku... Nie, jak trzeba to i Marek, to ci wyleczy. To nie spierdol. Czasami w twoim wieku to jest... No właśnie, w sumie przyjemnie. Ludzie, w twoim wieku to jest szkoda gadać, takie rzędy mają. Chociaż może ma, wiesz, dosyć ciasno ma jednak. Nie chodzi o to, ale ma dobre, ma, wiesz, bo jak się uśmiechasz, uśmiechnij się. No, to po prostu łuk powinien tam nie może iść tak na prosto, okay. Że wszystkie no, widzisz, tylko znacznie. Tu i tamten musi już być ciemny, rozumiesz? Taki łuk ma być prosto, taki. Co ten lęk? Nie, nie, no bo chodziło o te zęby. A, dobra, nie, nam też świecą w oczy. Lubisz tańczyć? Nie, dobra, żeby... A lubisz, właśnie, lubisz tańczyć. Słuchaj, Ewelina, a co, zabij się na pewno. A Ewelina... Spadnie? Ewelina... Proszę, proszę. Już go, już jest dobrze. Już jest okej. Nie widzę.
No. Nie, no tak, dobra, to jeszcze. Chodźcie po nie, no świeci na nas przecież. Znaczy, kogo Ewelina wybierze, ten tańczy. O! Ale chodź, zatańczymy, jeden kawałek. Nie! Nie, no to jest dobre. Nie, ale ja lubię bardzo. Nie ściemniaj mi tu. Ja lubię bardzo tańczyć. Wiesz, teraz mamy... Tylko szkoda, że nie umiesz. Ale teraz mamy takiego grilla. Ale lubi i to jest najważniejsze. Tak, dobrze zrobić to, co się lubi. Nieważne. Ale nie, zobaczymy fakt. Ale poczekaj, zobaczymy jak Ślązacy sobie radzą z tsunami w Warmii. My New York. New York. New York. Okay. A teraz. Ale nie, teraz mamy takiego grilla teraz filmowego, tam podzielone obowiązki i tam w końcu się pytam, a co będzie Michał na tym grillu robił tak właściwie, nie? I dostałem taką funkcję, jak zwykle będzie tańczył ze wszystkimi dziewczynami. I to jest moja funkcja na tym grillu. Nie masz. No. To chodź. Nie. Niech ona tam się śmieje i to nam wystarczy. No dobra, ale nie. Ja mam ale co nie można? W ogóle. Ja bym zobaczył, jak mnie tańczy, to też... A co było w tym? Kręgosłup? Słuchaj, a... Ewelina, chodź bliżej. Nie, dobra, weź krzesło i chodź tu, to za daleko. To może jakiś... Na jakimś castingu siedzisz. Jak na jakimś castingu, chodź. A on nie chce tego sprzedać? Nie, on powiedział, że... Co właśnie, co powiedział na to? On powiedział, że będzie jeszcze a ty mówisz, że... Ale był szczęśliwy, bo ja mówili bardzo... Ewelina, ale on nie mówił o nim. A nareszcie. Nie, naprawdę, szef jakoś tak się... Nie, nie, on... Myśmy się go zapytali o tym prysznic, a on tak jakoś wyjechał tam. Ale weź co? Nie, bo on się zapytał, czym może służyć, a Marek tam coś wie. Ale to nic. Bo on się tak pyta, nie? Jak przyjedzie ktoś, czym może służyć? No, a Marek coś tam, no jeszcze nie wiem, no, wyśnić może. 500 tysięcy, wiesz. No i niby, że za darmo mieliśmy się. To nas denerwowało. No, że prysznic to za darmo. No, bo Marek powiedział, że my za darmo nic nie chcemy. Słuchaj, a ile macie? Myślą, że za darmo nic nie chcemy. Bo Marek powiedział, bo tata Marek powiedział. Tata, a Marek powiedział. Ile takich imprez macie w roku tutaj? Takich jak te... Ale firmy macie farmaceutycznych jakieś? Blackstone mają. Blackstone? No słuchaj, taka Dorota tu przyjeżdża? Taka ładna blondynka. Blackstone przyjeżdża co roku, ale ja byli w tamtym roku w maju. Kurde, nie mam, mam telefon rozmawiać, bo myśmy po Dorotę zadzwonili, wiesz? Przyjechała. Ale pytam się już o Wojtko. No, ale przecież ona nie zna wszystkich ludzi, co tu przyjeżdżają. No, ale Dorota, no, to Dorota organizuje. Ale przecież wiesz jak, ale... Dorota w kok, no to jest, wiesz, tutaj... Ale oni tu mają zasady skasować i wypadnie. Ale łatwo. Co innego, wiesz, pogadać, jak jest 5 osób, no. A nie tak, jak przyjedzie 50 z Blackstone. No, albo... To, a to sporo, nie? Tam się zmieszczą? Idzie ktoś? Kto idzie? Chować się? Mamy, tam za ten bar mamy przeskoczyć? Mamy nie pić? Piwo? Nie patrzeć się na taka, to ty nie mogłabyś od nas opłacić tam gdzieś na dole? To przyjdź. To będzie sygnał, tą opłatę, że mamy przyjść na tą jakąś. Na opłatę teraz. Na tą opłatę? Zrobmy tak. Nie, mam bardzo teraz zróbmy tak. Bo ja bardzo mam dobre pomysły. Zresztą, wiesz... To słychać. FK. Przyjdź, jak... Bo my będziemy mieli kłopot z tym. Obudzisz nas. Zapłacimy za postój. Zresztą, będzie ci się opłacać. I przyjdziemy na śniadanie. Nie, ale... Znaczy, ale obudzisz nas tak teoretycznie. Tak teoretycznie nas obudzisz. On gra, ciągle gra. Dokumentacja. Jak już tak, wiesz, to gra i gra. Nie będziesz teraz na reklamie Ery.